Zdrowia, szczególnie dla konserwatystów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, jedną z ciekawych moich życiowych obserwacji to jest to, że niestety socjalizm, lewactwo, marksizm, no to jest system jednopartyjny. Socjalizm demokratyczny nazywają, no ale we wszystkich tych socjalistycznych demokracjach typu NRD, Korea, Polska, no to była tylko jedna partia. Były tam jakieś udawane partie, które niby pozwalały ludziom jakoś się udzielać, no ale to była pokrywka, to było oszustwo, to była po prostu jednopartyjny system. W jednopartyjnym systemie to jest to, że później są frakcje, no i we frakcjach to jedni wywalają drugich, no a w socjalizmie to często po prostu zabijają, wykonują egzekucje, czy wyrzucają z kraju. No i teraz problemem czymś podobnym to jest kultura kasowania. Kultura kasowania w tym sensie, że ludzie przychodzą na spotkania czy polityczne, czy jakieś artystyczne, czy naukowe i po prostu piłują mordę, tak? Nie ma dialogu. No i szczególnie jest to widoczne na uczelniach. Uczelnie no to są po to, żeby ludzie z różnych środowisk, z różnych miejsc zamieszkania, z różnym światopoglądem przyjechali, no i przedyskutowali pewne sprawy, żeby się dogadali, no i żeby był dialog, tak? No bo w dialogu to jest tak, że kiedy jest kompromis. Kompromis jest wtedy, kiedy obydwie strony są wkurzone identycznie. A w socjalizmie, no to jest zawsze jedna strona, która jest bardzo zadowolona, no i druga, która jest bardzo niezadowolona. No i w socjalizmie ta strona zadowolona w zasadzie chce zniszczyć, włącznie z fizycznym zniszczeniem tej strony niezadowolonej, no bo to jest opozycja. No i ta kultura kasowania weszła do nauki. Weszła do nauki. Każdy, kto ma tam konto na Twitterze, każdy, co ma coś do powiedzenia, czy dobrego, czy niedobrego, no to może spowodować właśnie taką gówno burzę, no i doprowadzić do tego, że jest dużo, dużo popleczników, dużo ludzi, którzy powiedzmy zgodzą się z tymi jakimiś idiotyzmami, no mają prawo, no, ale nie mają prawa do zaszczucia, tak, no i jest teraz taka niezależna Instytut w Oakland w Kalifornii. No i konferencja ma się odbywać na temat niepowtarzalności badań naukowych. No o co to chodzi? No ludzie, naukowcy, doktorzy i niedoktorzy wysyłają tam najróżniejsze te swoje prace naukowe, no i dostają za to punkty, są przyjmowani na uczelnie, no wszystko to się liczy powolutku. No i jest w wielu miejscach, Chińczycy no to mają 60% to w zasadzie ukradzione z innych papierów i przetwarzają to, no ale to można tam łatwo jakoś zobaczyć. Ale parę lat temu była taka sprawa cold fusion. No, cold fusion, no to znaczy taka fuzja zimna, co to znaczy? Reakcja atomowa, tylko nie na poziomie to tylko na poziomie, powiedzmy, pokojowej, temperatury pokojowej. Ludzie wiedzą, że to nie ma szans, żeby to zadziałało, no ale pewni naukowcy pokazywali, że ilość energii dostarczonej do takiego czarnego pudełka była mniejsza niż ilość później uzyskania z tego pudełka. No jest to wbrew fizyce, podstawowym prawom fizyki, termodynamiki i tak dalej, i tak dalej. No ale przez długi okres ta cold fusion, no to było na ustach wielu naukowców. No i później ludzie, naukowcy w innych instytutach starali się skopiować to, zreperować, poprawić, no i nie wychodziło. No i teraz jest kwestia ze strony środowiska naukowego, co robić z ludźmi, kiedy
Są pewne publikacje, których nie da rady powtórzyć. No bo jest kryzys, tak? Jest kryzys w świecie naukowym, no bo jeżeli ludzie nie mogą wierzyć naukowcom, no to komu można wierzyć? Wygonili socjaliści, komuniści, wygonili wiarę, religię, powiedzieli, że nauka jest najważniejsza. No teraz się okazuje, że nauka też nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest polityka. Jest taki naukowiec Leonid Teitelman, młody chłopak, przyjechał do Ameryki z rodzicami. Zamiast wylądować w Izraelu, no to rodzice zdecydowali się przyjechać do Ameryki. Uzyskał swoje wykształcenie, no ale powiedzmy ma te swoje spojrzenie na świat, tak jak powiedzmy 100 lat temu mieli jego przodkowie w Rosji czy w Polsce. Tak samo jak w podobnej sytuacji był Windman. Windman, no to z białego domu, doradca wojskowy, został wywalony na pysk, też zamiast za młodu wylądować w Izraelu, wylądował w Ameryce, wyszkolono go, no i w zasadzie działał przeciwko prezydentowi amerykańskiemu i Ameryce. No i ten Leonid Teitelman, on w zasadzie mówi, że to jest bardzo problematyczna sytuacja, ta konferencja powtarzalności. No dlaczego jest dla niego kontrowersyjna? No bo przede wszystkim podkreśla, że tam nie ma kobiet. Czyli dla niego najważniejsze jest, że nie ma kobiet. No, okazuje się, że organizatorzy tej konferencji zapraszali kobiety. Kobiety nie przyjechały. Także co można odpowiedzieć Leonidowi, tak? No, nie ma pojęcia, o czym mówimy. Następna to mówię, napisał, że to jest skróty. Skróty, bo to jest nasem względem nas. Bo ta organizacja nazywa się National Association of Scholars, a jest podobna, jest National Academies of Science, Engineering and Medicine. No i on mówi, że to jest za bardzo podobne. No ale każdy skrót, no to ma 15 organizacji, jak się popatrzy na jakąkolwiek skróty, to ma. No i jeszcze przyczepił się, że w Wikipedii cała ta organizacja jest przedstawiona jako konserwatywna. No to Leonid sobie dopisał, że jak jest konserwatywna, no to w zasadzie zaprzecza zmianie klimatu. No i jeszcze nie dość, że najprawdopodobniej zaprzecza zmianie klimatu, no to jeszcze zaprasza ludzi sceptycznie nastawionych do zmiany klimatu. No. Większość ludzi, wszyscy ludzie zgadzają się, że klimat się zmienia, tak? 10 tysięcy lat temu w Ameryce było parę kilometrów śniegu, 20 tysięcy lat temu to suchą nogą można było przejść między Nową Zelandią a Australią. Przez cieśninę Beringa ludzie przeszli z tych rejonów rosyjskich dzisiejszych, tam przez Alaskę do Ameryki Północnej, zanim się porozchodzili po całej Ameryce. W XIV-XVII wieku były najróżniejsze tam epoki lodowcowe, także ogólnie rzecz biorąc, no jest zmiana klimatu dramatyczna. No, troszeczkę te ozony, nie ozony, dwutlenki węgla na pewno nie pomagają, ale nie jest to największe zagrożenie. To najgorsze to jest to, że ta wiara tych maniaków środowiskowych, dziewczyn, kobiet, które nie chcą robić pod konto poświęcenia siebie zamiast planety, no wszystko się wykrystalizuje, tak? Powoli ludzie nawet jeżeli poziom będzie się oceanu podnosił, no to ludzie z wybrzeża będą przechodzili dalej i dalej i dalej. Nikt nie jest taki głupi, żeby czekać 10 lat, aż mu zaleje dom, no. Tak, także to jest dosyć naturalne. Ludzie się przyzwyczaili do tego, że nie można przejść suchą nogą z Nowej Zelandii do Australii, no to przyzwyczają się, że pradziadek mieszkał nad oceanem 3 kilometry dalej od wybrzeża. No. Prawda jest taka, że ci naukowcy, którzy robią te konferencje, no to są dosyć dokładni. Mają dokładnie jakieś przepisy, regulacje, są skrupulatni w używaniu tych najróżniejszych swoich doświadczeń i faktów. I
I zaskarżeniem też Leonida to było to, że nie ma kobiet, że nie ma, powiedzmy, tak jak wspominałem, nie ma kobiet, ale konferencja odbywa się i odbędzie. No, pomimo, że Leonid zastraszał wielu ludzi, no to część ludzi odpisała, że nauka potrzebuje takie konferencje. Nauka potrzebuje udowodnić, że ma pojęcie o tym, co robi. No i mówią, że jeżeli ktoś atakuje, że konserwatyzm ma antypatię do tego postmodernizmu, no bo ma, no bo konserwatyzm jednak, nawet jak się popatrzy na kulturę, sztukę, obrazy, nie obrazy, no to ten postmodernizm po prostu zlikwidował przyjemność człowiekowi. No i teraz ten socjalizm wchodzi w naukę, dlatego że ma politykę tożsamości osobistej. Każdy normalny wie, że są chromosomy, że są genitalia, że jest męski, żeński, no a teraz ta polityka tożsamości po prostu pokazuje, że każdy może być kim chce, no i prędzej czy później na te konferencje właśnie będą wymagali, żeby był jeden transwestyta na przykład. Prawo, przepisy prawa, no to są ważne dla konserwatystów, nie za bardzo ważne dla socjalistów. Na konferencję przypuszczalnie nie przyjedzie parę osób z tego względu, że właśnie Leonid Teitelman zakrzykuje i ma wystarczająco dużo ludzi, którzy przybiegają z kijem i go popierają. No nienawidzi konserwatystów po prostu, nienawidzi, ma tą swoją religię, bez religii do synagogi przypuszczalnie nie chodzi już od paru pokoleń, no ale nie usiądzie, nie porozmawia, nie prowadzi dialogu. To jest najgorsze. No i ta kultura kasowania to jest... Wchodzi coraz głębiej. Narodowy Instytut Zdrowia, no to jeden z dyrektorów powiedział, że w zasadzie nie będzie jeździł na konferencję, jeżeli tam nie będzie kobiet. Jeżeli nie będzie kobiet i trzeci międzynarodowa konferencja stymulacji mózgu w Kanadzie, w Vancouver, musieli na chybcika szukać nie tylko mężczyzn, a kobiety. No i dołożyli sześć kobiet. Czy to znaczy, że one są na tym samym poziomie, co mężczyźni? No, punkty za pochodzenie znowu doszły do tego. No, jest to dobre czy niedobre? No, sami napiszcie. W Dreźnie była konferencja programowa, software'owa była skasowana tylko dlatego, że tam nie było kobiet. Nauka nie może poddawać się tym politycznym naciskom. Nie może to tak być, że powiedzmy płeć czy rasa w nauce ma dodawać jakości, tak? No bo jakość nauki, no to jednak jest nauka ścisła, a humaniści bardziej skoncentrowani na muzyce, na historii, na filozofiach, tego rodzaju rzeczy, zaczynają wprowadzać te emocjonalne rzeczy do nauk ścisłych. No jeżeli zaczynają rozmydlać to w ten sposób, no to jesteśmy na prostej drodze do upadku cywilizacyjnego. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu można nacisnąć guziczek do subskrypcji, dzwoneczek dzyndzyni o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku. Dam link do Polka Music Channel. To subskrybujcie tam, jeżeli możecie.